Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mam ostatnią szansę, żeby pokazać Wam tego typu wydarzenie z mojego życia, ponieważ to już trzeci rok mojego doktoratu, trzecie tego typu wydarzenie i niestety ostatnie. Mianowicie dzisiaj zabieram Was na taką wycieczkę, takie spotkanie z profesorem i z całą moją grupą. Profesor organizuje nam na ETH spotkania co miesiąc. Wtedy co miesiąc też trzy osoby muszą zaprezentować wyniki swojej pracy. Kiedyś też kręciłam vloga w dniu, kiedy byłam na takim spotkaniu, więc mogliście mieć jakieś samo wyobrażenie na jego temat. A raz w roku jeździmy za granicę i wtedy każdy musi zaprezentować swoją pracę i jest to połączone z takim jakby wyjazdem integracyjnym. Zwykle mamy popołudnie, w trakcie którego możemy zrobić coś fajnego, jakieś tam wspólne aktywności, sport czy coś w tym stylu. W pierwszym roku, jak tutaj byłam, byliśmy na Sycylii i w ramach tej aktywności integracyjnej mieliśmy taki rejsik takim małym jachtem, spływaniem w wodzie i tak dalej. Na drugim roku byliśmy w Austrii, byliśmy w górach bardzo w sumie blisko St. Gallen, około godziny drogi. I to był taki dla mnie mniej ekscytujący wyjazd, dalej bardzo fajny, ale mniej ekscytujący, ale dla niektórych bardzo, bo ludzie z Zurychu tęsknią troszeczkę za takimi górami, więc bardzo się cieszyli. I tam jako aktywności były, chyba był park linowy i fabryka koziego sera do wyboru, takiego ekologicznego, naturalnego, lokalnego sera. W tym roku jedziemy do Słowenii. Jakie są aktywności? Jeszcze nie wiem, bo dowiadujemy się zawsze dopiero po powrocie. Jedyne, co nam podają wcześniej, to informacja, co mamy ze sobą zabrać. Teraz mamy zabrać strój kąpielowy i buty do biegania, także zobaczymy, jakie będą aktywności. Wydarzenie to organizuje zawsze kilka osób po prostu z grupy, kilku doktorantów, studentów i zwykle jest głównym organizatorem osoba, która tam mieszka w danym rejonie i ma jakiś tam pomocników. My mamy jednego Słoweńca, także on jest tym głównym organizatorem teraz. Ja się tutaj kończę pakować. Tutaj mam wszystkie swoje rzeczy, zabieram ich dosyć mało, po prostu bagaż podręczny i mały plecaczek, ten, który Wam pokazywałam w holu, to jest ten plecak z V-Sporta. No i tyle, i zaraz zjem sobie jeszcze śniadanie i będę szła na pociąg, a później na samolot. Na śniadanie przed wyjściem zjadam sobie miseczkę arbuza, mam tutaj też pół litra wody. I tutaj mam dwa takie małe kawałki mojego ciasta, które też dla Was nagrałam. To jest ciasto na mące ciecierzycowej z wiśniami. Jestem już na lotnisku w Zurychu, niestety jeszcze nie podali, z którego gate'u odlatuje mój samolot, znaczy do którego gate'u mam się udać. A ja zaczekowałam się w domu, nie mam żadnego bagażu do nadania, mam tylko bagaż podręczny. Także połażę sobie chyba po sklepach, bo jeszcze tutaj nikogo z mojej grupy nie widziałam. Oni są wszyscy z Zurychu, ja jedyna jestem z St. Gallen, także jestem teraz takim odludkiem troszeczkę. Jesteśmy już na miejscu, jesteśmy po lunchu, najadłam się jak bańka i idę pokazać Wam pokój. Więc tu jest nasz pokój. Tu jestem ja. I tak wygląda. Coś mi ten telefon słabo łapie, ostrość ogóle wygląda jak jakiś taki naprawdę przedpotopowy, więc nie wiem, chyba czas na nowy telefon. Tutaj mamy Evero, no, także śpimy w takim trochę małżeńskim, no ale trudno do przeżycia. Tutaj jest kibelek, tylko muszę wsadzić kartę na światło. Już moment. Tu jest kibelek z wanną. I mamy jeszcze taki fajny taras. Jak na razie powiem Wam, że Słowenia, jestem tu pierwszy raz, wygląda pięknie. Jest bardzo zielono, dużo lasów i ogółem kojarzy mi się z Polską. Tak wygląda ten taras właśnie, z widokiem w sumie na nic. Niestety po drugiej stronie jest jezioro, Lake Bled, słynne, ale tutaj niestety go nie ma. Chciałam Wam powiedzieć, że oni jedzą, może się obrócę. Tak, chciałam Wam powiedzieć, że oni jedzą nasz polski biały ser i mają też polską sałatkę jarzynową, znaczy no nie polską, ona jest ogólnie na świecie nazywana sałatką rosyjską, ale wiecie, taką typową polską jarzynówkę i twaróg, który był zawinięty w naleśniki i pokrojony w takie plastry i nazywał się zawiniętym pierogiem, nie wiem czemu, ale nie był na słodko, tylko to był taki naleśnik właśnie z takim dobrym, pysznym, lekko słonawym twarogiem. Czuję się jak w niebie i zjadłam bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. Dużo za dużo. I jeszcze mamy w pokoju czekoladę. Też kiedyś słyszałam, że Słowenia słynie z czekolad, ale nie wiem, czy to
Była prawda, no ale dali nam właśnie taką małą czekoladkę. My zaraz zaczynamy konferencyjną część, bo tak jak Wam mówiłam, tutaj każdy musi zaprezentować swoje wyniki, czyli no to jest taka udawana malutka konferencja i zaraz się spotykamy, żeby właśnie zacząć dzisiejszą część, bo zawsze w dniu przylotu dalej lecimy z tematem, żeby było jakieś wolne popołudnie. I jutro mamy właśnie wolne popołudnie z 5 aktywności do wyboru. Rano Wam mówiłam, że jeszcze ich nie znam, teraz już znam i są to aktywności typu mały hiking na taką górkę, z której ma być widać pięknie to Lake Bled i zamek. Jest też obejście jeziora dookoła, jest jakiś rafting i coś tam jeszcze. Aha, jakaś łódka taka turystyczna, w której się płynie i ogląda właśnie okolice i coś tam jeszcze nie pamiętam, ale mnie najbardziej póki co kusi właśnie ten hiking na małą górkę. To jest tam tylko 619 metrów, ma trwać 1,5 do 2 godzin, więc myślę, że na to się właśnie zdecyduję. Dobra, odmeldowuję się i lecę na zajęcia. No dobrze, sytuacja wygląda tak, że każdy, kto stwierdzi, że jestem chora psychicznie, będzie niewątpliwie miał rację, ponieważ mamy godzinę przerwy pomiędzy obiadem a naszymi prezentacjami. Było dzisiaj 10 prezentacji. I normalni ludzie zostali sobie w hotelu, sprawdzają mail albo poszli siedzieć nad brzeg jeziora, ale pójdą ze mną tak czy siak wieczorem jeszcze raz, także nie jestem stratna. A ja lecę do pobliskiego sklepu, do Mercatora, do którego mamy około 1 km, ponieważ uwielbiam sklepy spożywcze za granicą. Jest to dla mnie zwykle stały punkt wycieczki. I również bardzo chciałabym kupić jakieś lokalne frykasy, żeby nagrać Wam taste test taki ze Słowenii właśnie. I chciałam też kupić jakieś lokalne piwa dla Tomka. W sumie wszyscy stwierdzili, że to jest w sumie ekstra. Ciągle mówię w sumie. I że też lubią sklepy spożywcze, ale nikt nie był na tyle jednak szalony, żeby ze mną tu biec. Będziemy mieli później jeszcze takie dłuższe przerwy, 3-godzinne, dwa razy, ale ja wolę właśnie je wtedy spędzić na jakichś porządnych aktywnościach, typu jakiś porządny spacer, zwiedzanie, coś tam. Jak teraz mam godzinę, to i tak bym nic nie zdążyła, ale chyba się zgubiłam. Zaraz muszę zobaczyć, gdzie jestem na nawigacji. Tragedii nawet jest całkiem dobrze. Zostało mi 500 metrów około, także nieźle mi idzie. Na szczęście nie ma tu prawie nikogo, więc nie muszę czuć żenady, że chodzę z selfistykiem po ulicy. Aczkolwiek mam jakąś taką zasadę, że jak jestem za granicą, to żenada jest dużo mniejsza, bo więcej tych ludzi nie zobaczę. Chciałam Wam powiedzieć, że jestem tak zaskoczona i tak zachwycona słoweńskim jedzeniem. Spodziewałam się, nie wiem dlaczego, ale spodziewałam się czegoś w stylu czeskich kluch takich, które są ok od czasu do czasu, jak ma się ochotę na kluche, ale nie jako żarcie non-stop. Natomiast tutaj jest tak super. Mam wrażenie, że pierwszy raz nie będę po takiej konferencji ala czy tam group meetingu na zewnątrz odwodniona, ponieważ podają dużo warzyw i owoców. Ogólnie kuchnia jest taka bardzo bliska do śródziemnomorskiej, powiedziałabym, z takim dodatkiem składającym się z rzeczy, które mogłabym porównać do takich perełek kuchni polskich, takich klasyków, typu właśnie jakieś rzeczy z twarogiem, czy ta sałatka jarzynowa, o której Wam mówiłam. Także jestem zachwycona. Moja garderoba będzie średnio zachwycona, bo chyba będzie trzeba ją wymieniać po tym pobycie tutaj, bo podejrzewam, że trochę mnie przybędzie. Ale kto by się martwił takimi przyziemnymi rzeczami? Dobra, lecę do tego sklepu. Mam nadzieję, że coś fajnego kupię i Wam potem to pokażę oczywiście. I zobaczcie, jak tu jest pięknie. Jest po prostu obłęd jakiś. Naprawdę jest przepięknie. No i dupa. Znowu. Już kiedyś była dupa w którymś z vlogów. Poszłam do tego Mercatora. Nie, że nie trafiłam. Poszłam. Ale tam po prostu nic nie ma. I z tego, co widziałam na mapie, to powinien być największy Mercator w okolicy, ponieważ jest otwarty najdłużej do 21. A to był taki maciubki sklepik jak na wsi w Polsce. I ze słodyczy słoweńskich to były tylko włoskie i niemieckie. Także po prostu jakiś Armagedon. Po prostu cały regał Heidi, cały regał tych takich różnych włoskich ciasteczek. Dużo bardzo też było Milki. A słoweńskich rzeczy prawie nic. Były rzeczy, których ja z założenia bym nie lubiła. Więc nie ma sensu ich kupować do tej testa, jak ja wiem, że ich nie lubię. Typu jakaś czekolada z wiórkami kokosowymi, czy czekolada z ciastkami takimi spekulosami w środku, bo nie lubię za bardzo takich korzennych przypraw. I z jakimś kremem na margarynie, no nie ma to sensu. Czy czekolada z preparowanym ryżem, bo ja tego po prostu nie lubię. Jedna ciekawostka to była czekolada mleczna słodzona stewią, ale jako, że i tak tych testu nie ma, to nie było sensu chyba jej kupować. Podejrzewam, że byłaby taka też jak te polskie czekolady słodzone stewiami czy różnymi takimi rzeczami. No ale to było ciekawe, że w takim malutkim sklepiku taką czekoladę mieli.
Też ludzie, którzy mówili, że tutaj jest drogo, czyli moja mama na przykład, mieli świętą rację. Jest piekielnie drogo, uważam. Czekolady kosztują około 3 euro za sztukę. Za 100-gramową sztukę. No te takie jakieś siki z margaryną to 3 euro za taką większą, a za takie mniejsze można od euro, powiedzmy, coś kupić. Ale takie rozpoznawalne czekolady, które w Niemczech kosztują poniżej euro, tu kosztują 3. Także to jest po prostu geniusz. Jedyne, co kupiłam sobie, to są takie ciasteczka, które zawsze chcę strasznie mieć Bożena z kanału Renata Barańska. Tylko ona chce mieć niestety te mleczne, a tych mlecznych nie było, bo bym je chyba kupiła i wysłała. Ale no mlecznych nie było, może jeszcze gdzieś będę w sklepie i znajdę. To są ciastka włoskie i kosztują 3 euro za 3 ciastka. No ale kupiłam je tutaj, bo po prostu były i zaraz sobie spróbuję. Było jeszcze magnum ciastkowe, znaczy ciasteczkowe. Nigdy nie jadłam ciasteczkowego magnum. Nie wiem, czy w Polsce teraz też jest dostępne. Też kosztowało około 3 euro, ale bym eksplodowała, gdybym miała zjeść jeszcze magnum teraz przed jedzeniem obiadu. A jako, że obiad pewnie będzie znowu pyszny, to ja wolę jednak zjeść ten obiad. Teraz patrzę, że cały czas idę i mam w obiektywie kabel, więc pewnie nic nie widzicie. A nie, jednak się tak fartownie ułożył, że widać coś. Także jestem w szoku. No dobrze, to chyba spróbuję zaraz tego ciastka. Kupiłam jeszcze mojej mamie czekolady z tej firmy, z której mamy te miniaturki na stoliczkach nocnych. I kupiłam jej 75% gorzką zwykłą i jeszcze gorzką z jabłkiem i żurawiną, która ma troszeczkę mniejszy procent. Ktoś właśnie na mnie trąbił. No, tak się kończy chodzenie z selfie-stickiem po zadupiach. No dobra, spróbujemy zaraz sobie tego włoskiego ciastka, które zawsze próbuje Bożena. Moje piękne okoliczności do jedzenia ciastka. Nie no, naprawdę to jest cudnie, no to jest sad, aż kusi po prostu, żeby, nie wiem, położyć się pod tym drzewem i oddać się rozkoszy takiego leżenia. Pogoda jest też piękna. No ale cóż, oddamy się zaraz rozkoszy jedzenia tego właśnie ciastka. Tak ono wygląda, jak się je wyjmie z tego dużego opakowania. Są trzy takie małe ciasteczka w środku. Mam nadzieję, że po zjedzeniu tego nie wybuchnę i zjem obiad normalnie. O matko, rozumiem już Bożenę. Wiem, o co chodzi. Jak to pachnie. To jest po prostu jakaś ambrozja. Jest moc. Ma bardzo cieniutką warstewkę wafelka. Nie także sam wafel. I pyszny nugatowy krem. Taki, wiecie, na bogato po włosku. I białą czekoladę. I pachnie mega super. Także na pewno to zjem. Czy widzicie tego pana? Jest po prostu boski. Właśnie Mi Band mi wibruje, że zrobiliśmy 10 tysięcy kroków. Ale on jest po prostu cudowny. A tam jest zamek, jest śliczny, jak wszystko zresztą poza słodyczami, które jakby nie istnieją. Nie mogę wam sfokusować, ponieważ robi się od razu ciemno. Ja mam ze sobą tylko telefon, który jak widać naprawdę wymaga wymiany. Już troszkę za długo go mam, 2 lata to za długo jak na telefon. Pora na coś, co lepiej kręci. Mam jeszcze pół godziny, więc idę dołączyć do moich nad jeziorem, a po drodze spotkałam Muzeum Autostopowicza. Także fajne, ciekawe rzeczy. I oto nasz hotel. Wygląda Golden Rose, ta matowa, którą pokazywałam wam w holu z Polski, po zjedzeniu 3-daniowego posiłku, wypiciu hektolitrów wody. Także po prostu jestem w szoku. Nawet kobitka, która ze mną siedziała, sekretarka jakby naszego profesora, powiedziała, że niesamowita jest ta szminka, że ona się tak trzyma, bo po prostu wszyscy już swoje zjedli, a moja dalej się trzyma. Powiedziała mi, że to jest tania polska marka. Była dość zdziwiona, no ale cóż, trzeba reklamować swoje produkty. A resztę o dzisiejszym dniu chyba opowiem wam jutro, kiedy będę miała jakieś lepsze światło i ogólnie
Będę bardziej wypoczęta. Witam Was serdecznie trzeciego, ostatniego dnia mojej podróży, mojej delegacji tak zwanej. Ciężko mi znaleźć jakieś ciche miejsce do kręcenia, ponieważ jest piątek, jest rano, jest po ósmej, jest strasznie nieduży ruch na ulicy, więc po prostu nie da się tam kręcić. Zaszyłam się gdzieś koło jakichś ruin i działek i będę gadać teraz. No tak jak mówiłam, jest trochę po ósmej. Moje wszystkie tam alkuchy jeszcze śpią, znaczy alkuchy, po prostu wczoraj wieczór dla niektórych skończył się szybciej, dla niektórych później. Ja z różnych przyczyn wróciłam do domu już przed 22, a oni tam dłużej zostali, więc nie chciałam budzić mojej współlokatorki i wyszłam sobie po prostu na spacer. Za jakieś pół godziny wrócę do pokoju, będziemy się pewnie pakować i pójdziemy na śniadanie. Od 10 mamy jeszcze trochę prezentacji, tak powciskanych do pory lunchu, do chyba 13. Później znowu będziemy mieli mały czas wolny. Chciałabym, żeby mi się udało pójść na taki tor saneczkowy, ale to Wam pokażę później, jak on wygląda. Będziemy dzwonić niedługo i pytać, czy jest to możliwe, czy da się to zrobić w tak krótkim czasie, żebym się z kolei nie spóźniła na samolot później. No i się wszystkiego dowiem. Natomiast jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, to po prostu był pełen rzeczy, które myślałabym, że są kompletnie nie dla mnie. Mianowicie rano mieliśmy oczywiście pracę i te prezentacje różne, a później można było, tak jak Wam mówiłam, pierwszego dnia wybrać sobie różne opcje. To znaczy można było iść sobie plażować, można było iść na mały hiking, można było iść dookoła jeziora. Ja dookoła jeziora poszłam w nocy z ludźmi, znaczy w nocy, no późno wieczorem, wróciliśmy przed 23 pierwszego dnia, więc to już miałam jakby zaliczone. Ale wszyscy wymyślili, że chcieliby zamiast tych atrakcji wykupić sobie, oczywiście to już z własnej kieszeni, za to już profesor nie płacił, tak zwany canyoning. Nie wiem, czy po polsku tak to się nazywa, ale myślę, że tak. I to polega na tym, że dostaje się neoprenowe ciuchy od góry do dołu, takie specjalne buty, szelki takie do wspinaczki i takie śliskie coś na dupie. I wchodzi się do potoku, do strumyka takiego górskiego i się nim po prostu idzie. Częściowo się idzie po śliskich kamulcach, częściowo zjeżdża się na tyłku po takich małych wodospadzikach, częściowo się skacze. Wodospadziki te do zjeżdżania na tyłku mają tak od 2 metrów do 7, 7 miał nasz najdłuższy. Wspinaczka też tak powiedziałabym, nie wiem, do 10-12 i skoki, najwyższy skok chyba miał około 5-6. Niemniej jednak muszę Wam zaznaczyć, że te skoki to nie są takie skoki, jak się skacze do basenu czy do jeziora, gdzie dookoła macie pełno wody. To są skoki takie, że musicie naprawdę trafić w jeden punkt konkretny, bo inaczej są skały dookoła. Ja się na skoki nie zdecydowałam i dużo osób się po prostu na to nie zdecydowało, bo jak się nie jest pewnym, to nie powinno się w ogóle tego robić, bo trzeba wziąć rozbieg, wyskoczyć. Jak się jest histerykiem takim jak ja, to jest to naprawdę niebezpieczne. Na 17 osób, które tam poszły, wszyscy są bardziej wysportowani ode mnie zdecydowanie. Mamy 4 rannych. 3 osoby sobie coś zrobiły z kostką. Jedna przejechała jakoś tak strasznie plecami, bo to bardzo chuda dziewuszka, przejechała tymi kośćmi na plecach po jednej z tych właśnie zjeżdżalni. Bo ostatnia zjeżdżalnia, jaką mieliśmy, była specyficzna i trzeba było ominąć jakby taką wypustkę. No i niestety części osobom się nie udało i właśnie walnęli się tam kostką, a jedna plecami. No ale mi się na szczęście udało, jestem w całości. Jedną dziewczynę musieliśmy wczoraj w nocy wieźć do szpitala, bo było bardzo źle z jej kostką. I to się właśnie stało po tym dużym skoku, gdzie ona się zawahała, poślizgnęła się i spadła prosto na kamulce. Dobrze, że nie stało się nic gorszego, bo oczywiście mogło się stać. W każdym razie chcę Wam powiedzieć, że uważam, że jest to fajna zabawa. Ja, która jeszcze niedawno podejrzewałam, żeby w ogóle nie myślała o tym, żeby takie coś zrobić. Czytałam jednak, że w Polsce są bardzo niskiego poziomu, czy tam niskiego poziomu trudności te atrakcje, ponieważ no nie mamy tak dużo takich potoków i takich dużych potoków. Słowenia ma ich sporo i to był jeden z prostszych, powiedzmy, ale ja nie wiem, czy chciałabym iść na trudniejszy, raczej na razie nie, ponieważ nigdy w życiu się nie wspinałam i to, że musiałam zejść po śliskiej ścianie z wodą kilkanaście metrów w dół, nie wiedząc w ogóle, jak mam się wychylić i jak to się robi, to już było dla mnie czasami dużo i się naprawdę bałam. Najfajniejsza część to był taki zipline, czyli taka jakby duża tyrolka, że przypinają nas do sznurka i przejeżdżamy nad taką, powiedzmy, przepaścią, nad takim lasem, który jest w dolinie na tej tyrolce i to było naprawdę super po prostu doznanie. Ogółem ta impreza kosztuje 59 euro w Słowenii,
My dostaliśmy tam jakieś zniżki, bo jeszcze Słoweniec to organizował i tak dalej. Płaciliśmy po 50 jako duża grupa. Także no myślę, że nie jest to jakaś wysoka cena. W innych krajach czytałam, że jest to dużo droższe. No wiadomo, w Polsce byłoby pewnie ciut tańsze, bo Słowenia jest droższa od Polski, ale z kolei nie mamy takich długich potoków. No i też nas odwieźli z hotelu tam, potem do hotelu, także cały transport i wszystko w cenie. A później byliśmy na obiedzie, na który ledwo zdążyliśmy, na obiedzie w zamku. Pokazywałam wam pierwszego dnia taki piękny zamek na górce i właśnie tam wczoraj poszliśmy. Restauracja była po prostu boska, widok przecudny. Porobiłam różne klipy, więc tutaj będą wam się na pewno przewijały. Jedzenie też było pyszne. Najpierw była sałatka z regionalnym serem ze Słowenii, później mieliśmy różne dania, a trzeba je było sobie zamówić parę tygodni tam wcześniej. Ja miałam akurat rybę. Rzadko robię rybę w domu, za rzadko uważam, tylko jem takie jakieś wędzone czy śledzie, a takich ryb, które po prostu sama gotuję, robię niewiele, więc staram się w takich miejscach też myśleć o rybach. Tutaj też sporo ryb sobie tak na co dzień nakładam, bo są właśnie w tym naszym bufecie. Także był bardzo, bardzo fajny wieczór. No i tak jak mówię, ja około 22 zeszłam już do domu, byłam tak niesamowicie dotleniona po tym sporcie popołudniowym, że naprawdę spałam cudownie i już się wyspałam tak mega. W ogóle wyspałam się tutaj, bo nie chodziłam za bardzo na takie super nocne imprezy, to znaczy wybierałam te opcje, które kończą się około 23 powiedzmy, i też nie zaczynaliśmy dnia bardzo wcześnie, więc naprawdę fajny pobyt, bo się zdążyłam wyspać w końcu. A zwykle na takich pobytach nie ma na to absolutnie czasu i potem się zdycha. A ja nie mogę zdychać, bo dzisiaj jest piątek, w domu będę w nocy, a w poniedziałek z samego rana lecę na kolejną delegację i myślę, że zabiorę was ze sobą. Dobrze, koniec tego gadania, bo rozgadałam się jak stara ciotka o rzeczach, które nikogo nie interesują. Zdjęcia z tego kanioningu powinnam mieć dzisiaj i też postaram się je właśnie wpleść, już pewnie je widzieliście, jeżeli je wplotłam w ten czas, kiedy opowiadam o tym wydarzeniu. To jest już nasz ostatni dzień, zaraz idziemy, tak jak wam mówiłam, jeść i pracować, więc już nie będę się stąd z wami łączyć. Na wypadek, gdybym się już w ogóle z wami nie łączyła, to z tej pięknej tutaj scenerii już się z wami mogę wstępnie pożegnać. Naprawdę mnóstwo tu jest domów takich jak ten. Widać, że były jakieś drogie i fajne i piękne, w sumie nadal są piękne. Aczkolwiek no mają powybijane szyby, mają jakiegoś grzyba i są kompletnie opuszczone. Nie wiem, co jest przyczyną tego, że właśnie takich domów jest tutaj tak dużo, ale są. Ja w każdym razie bardzo takie pomieszczenia lubię i zawsze zwracam na nie uwagę. Zawsze wydają mi się piękne, bo wiem, że miały jakąś historię, że ktoś tu kiedyś mieszkał i że kiedyś były cudowne. No i dlatego uważam, że nadal są. Teraz widzę, że to był jakiś hotel chyba kiedyś. Tutaj jest drogowskaz do restauracji. Zresztą spójrzcie, jak podobny jest ten język, jak się go czyta. Tutaj była jakaś piwnica, pewnie jakaś z winami, bo tutaj też robią dobre wina. Tak wygląda tu jeszcze teraz. Nie no, szkoda tego miejsca. Tutaj jeszcze jest taka osobna bramka z ulicy, już oczywiście zarośnięta kompletnie. I tak to wygląda. Ostatni rzut oka na jezioro, przynajmniej z tej perspektywy, a tam w oddali, spróbuję to przybliżyć, tu w oddali jest właśnie ten tor saneczkowy, na który chciałabym później się wybrać, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tu następna rudera tego samego typu. Właśnie wjeżdżam na sanki i mam nadzieję, że nie zgubię telefonu nagrywając to dla was, ale wjeżdżam wyciągiem krzesełkowym, więc zdążymy zrobić dwa zjazdy, tak no, mamy przynajmniej nadzieję, tyle ich wykupiliśmy przed pójściem na samolot, a tu są sanki. Podziwiajcie piękne widoki za mną, bo ja nie mogę. To chociaż wy sobie popatrzcie.